Witamy Państwa w naszej cyklicznej audycji. Tym razem gościem jest Andrzej Olichwiluk, zastępca prezydenta miasta do spraw gospodarczych. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Proszę państwa, temat spotkania oczywiście jasny chyba. Pan Andrzej był wiele lat prezesem komunikacji miejskiej, a obecnie mamy taki problem, że mówi się bardzo dużo o bezpłatnej komunikacji miejskiej. Violeta Dymecka zaproponowała, że jak zostanie prezydentem, to się bardzo mocno na tym pochyli. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy będziemy płacili podatki w Kołobrzegu i wszyscy mieszkańcy będą mogli jeździć za darmo. Czy jest to możliwe i w takim razie czemu pan jako prezes komunikacji miejskiej, bądź teraz jako również i zastępca prezydenta, który ma na to jakiś wpływ, no nie wpadł na to, jeździmy za darmo, panie prezydencie? To jest dobre pytanie, panie redaktorze, również do otoczenia pani Violetty Dymeckiej, bo przecież w jej otoczeniu są ludzie, którzy kiedyś również mieli tutaj głos decydujący, można powiedzieć, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Kołobrzegu. I również im można by zadać pytanie, co się stało, że teraz wpadli na taki pomysł, a nie kilka lat wcześniej do tyłu. Ja bym chciał tutaj się odnieść do takiej tezy lansowanej przez pana radnego Błaszczuka, który stwierdził, że w zasadzie ta bezpłatna komunikacja nic nie zmieni dla mieszkańców Kołobrzegu w negatywnym sensie, ponieważ to będzie pokrywane z budżetu miasta, z podatków, z czegoś, co mieszkańcy i tak tego nie mają, nie widzą, prawda? Czyli to nie będzie żadnych negatywnych konsekwencji wnosiło. Ja się z tym nie zgadzam, ponieważ powiem tak obrazowo, jeżeli zaokrąglając ten budżet na około 220 milionów złotych, stanowi jakąś zamkniętą kwotę, z której trzeba pokryć określone wydatki, oświata, opieka społeczna, i tak dalej. Jeżeli remonty dróg, chodników, inwestycje, jeżeli się okaże, że nagle w pozycji kosztów związanych z komunikacją ta kwota się drastycznie zwiększy, to oznacza, że na pozostałe zadania własne gminy będzie tych środków mniej, prawda? Bo przecież do budżetu więcej środków nie przybędzie. Jeżeli się okaże, że zacznie ich brakować na skutek prowadzenia darmowej komunikacji, będzie pewnie się to skończy tym koniecznością podniesienia określonych podatków. To jest jedna sprawa. Ja darmową komunikacją śledziłem to, co się dzieje na świecie w tym zakresie, jak i również w kraju. To nie jest nowy pomysł. Po raz pierwszy w mieście pod Toulouse we Francji w 1971 roku wprowadzono jedną linię darmową i na tym zaprzestano. Ta linia funkcjonuje do dzisiaj w tym mieście. Nie rozwinęło się to w 12 miejscowościach we Francji. Jest darmowa komunikacja. W Belgii, w jednej z miast belgijskich wprowadzono w 1997 roku darmową komunikację. Wszyscy byli zachwyceni do momentu, jak dopłata do komunikacji z około miliona euro wzrosła do 4 milionów. Dziś tam wprowadzono już bilety. Największym miastem europejskim, w którym jest darmowa komunikacja, to jest Tallinn, bodajże od roku. Obserwacje po roku działalności tego systemu pozwalają wysnuć takie przypuszczenie, że przesiedli się do autobusów ci, którzy chodzili na piechotę. Nie zmalała ilość pojazdów samochodowych, mechanicznych, ilość ruch na ulicach się nie zmniejszył. Miast polskich to weźmy Żory. W Żorach wprowadzono 7 linii bezpłatnych dla wszystkich, nie tylko dla mieszkańców Żor, ale tam jest taka sytuacja, że bardzo okrojono rozkład jazdy. W ostatnim takim periodyku branżowym Komunikacja Publiczna na miesiące maj, tak, jest coś takiego, panie redaktorze, zachęcam, to można pobrać ten numer w PDF-ie ze strony, ja panu udostępnię link, jeżeli pan będzie chciał, można go na portalu pańskim zaprezentować. Dziennikarz tego periodyka testował komunikację w Żorach. Usiłował dojechać, można powiedzieć, centralną linią z dworca PKP do Urzędu Miasta. Zrezygnował, przeszedł na piechotę, ponieważ na tym połączeniu kursuje tylko 9 autobusów na dobę. Centralny punkt miasta. Doszedł na piechotę do Urzędu Miasta. Okazało się, że parking przed Urzędem Miasta pełny. Nie ma gdzie zaparkować, ponieważ nie są zainteresowani kierowcy ze względu na taki rozkład jazdy, opuszczaniem swoich samochodów, przesiadaniem się na autobusy. Tak jak powiedziałem, dla mnie jest to czysto populistyczny pomysł, który w dalszej perspektywie nie ma racji bytu. My jesteśmy, nie zapominajmy o tym, miastem uzdrowiskowym, miastem, który
w którym zamieszkuje około 47 tysięcy mieszkańców na stałe, ale w sezonie to jest 150-200 tysięcy osób przebywających jednocześnie, często przyjeżdżających pociągami, PKS-ami, autobusami, bez swoich samochodów, które chcą korzystać z tej komunikacji. I ta komunikacja ma szczególne zadanie, musi być wizytówką tego miasta, ponieważ żadna spółka miejska nie ma takiego bezpośredniego kontaktu z klientem jak komunikacja miejska. Dlatego ona, nie wyobrażam sobie sytuacji, bo ten, nazwijmy, pomysł na komunikację miejską, bo pani Wioletta Dymecka odżegnuje się od słowa program, tylko operuje pomysł takim sformułowaniem, też dla mnie jest niejasny, ponieważ raz słyszymy, że to ma być darmowa dla wszystkich komunikacja, raz słyszymy, że tylko dla mieszkańców Kołobrzegu. Jeżeli dla mieszkańców Kołobrzegu, to nie możemy mówić o zmniejszeniu kosztów prowadzenia działalności, z tego względu, że kontrola nadal będzie musiała funkcjonować i będzie musiała te bilety sprawdzać. Jaki to będzie miało wydźwięk promocyjny miasta, jeżeli część pasażerów wsiądzie do autobusu, tego biletu nie skasuje, a od części będzie się wymagało skasowania tego biletu, nie muszę mówić. Ja uważam, że w komunikacji można dużo jeszcze dobrych rzeczy zrobić, ale w inny sposób. Pomyślmy może nad spłaszczeniem taryf, zmniejszeniem ilości ulg, zoptymalizowaniem tego rozkładów jazdy. I tutaj odniosę się do tego, co w tej chwili robimy. W ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego jest opracowywana polityka transportowa dla miasta, która również zawiera problemy związane z parkingami i z komunikacją miejską. Poczekajmy na wyniki tego opracowania i na pewno tam będą ciekawe rozwiązania stworzone przez fachowców. No dobrze, ale był pan prezesem tej spółki, więc wie pan doskonale, jak wygląda tam kwestia przepływów pieniężnych. Wie pan doskonale, z czego bierze się dopłata do spółki. I wie pan, ja słyszałem, że ma to kosztować nas zrobienie całej tej bezpłatnej, bo od tego się zaczęło, tak? No bo, mój Boże, no jeżeli chcemy rozmawiać o bezpłatnej komunikacji, to rozmawiajmy. No ale jak ktoś ma program wyborczy, to niech wyłoży kawę na ławę i pokaże, słuchajcie, mamy pomysł na to i na to. A nie, jak pochylimy się nad tym, bo cały ciągle słyszę, pochylimy się nad tym, jak będziemy u władzy. Mnie to niepokoi, bo jeżeli ktoś mówił o 1,5 miliona złotych, no wie pan, no, ja jednak z ekonomią mam coś wspólnego. Poszedłem, przeliczyłem, sprawdziłem, jeszcze się zapytałem, bo nie o wszystkim muszę wiedzieć, jak funkcjonuje spółka komunikacja. No i wyszło mi, że to będzie około 9 milionów i to minimum, to trzeba jeszcze założyć, jakie będzie zainteresowanie, no bo załóżmy, że na początku będzie to zainteresowanie duże. Tak? Jeżeli utrzymamy tę samą ilość kursów i tę samą ilość autobusów. Myśleliście na tym, ile to będzie w ogóle kosztowało? Ktoś to policzył jakoś gdzieś tam sobie, żeby wiedzieć? Panie dyrektorze, jeżeli chodzi o przepływy finansowe, to ja jeszcze odniosę się do jednej rzeczy. To, co pan słusznie zauważył. Jedni mówią, że komunikacja przynosi stratę, ale prawda jest taka, że komunikacji jest rekompensowana, rekompensowane są utracone przychody. Utracone przychody za zgodą Rady Miasta, ponieważ Rada Miasta uchwala ceny biletów, uchwala ulgi, pozbawiając tym samym komunikację możliwość uzyskania przychodów z tytułu przewiezienia określonych grup pasażerów. Zgodnie z określonym cennikiem. Tak jest, zgodnie z określonym cennikiem. Tak. Weźmy Miejska Energetyka Cieplna ma zatwierdzoną taryfę, wodociągi również mają swoją taryfę. Tutaj radni nie mają żadnego pola manewru. Tutaj niestety jest sytuacja taka, że mogą te uchwały podejmować. To jest jedna sprawa. Pani Dymecka zauważyła w ostatniej wypowiedzi tutaj u pana, że teraz w zasadzie nie wiadomo, kto jeździ, trudno to stwierdzić, że wszyscy, którzy będą posługiwali się, korzystali z tej darmowej komunikacji, będą musieli mieć tą kartę elektroniczną. Otóż ja chciałem powiedzieć... Karta elektroniczna, czyli ta karta miejska. Karta miejska, tak. Otóż chciałem powiedzieć, że już teraz jest dokładnie monitorowane, kto korzysta z komunikacji miejskiej, ponieważ ten system funkcjonuje od 2005 roku, tylko około 30% biletów papierowych sprzedawanych jest w kioskach. Reszta to jest karta elektroniczna i bilety sprzedawane. No i co? I kto sprzedawane u kierowców. Znacie takie dane? Tak, jeżeli chodzi o bilety sprzedawane u kierowców, one są ściśle powiązane z systemem, ponieważ u kierowcy jest kasa fiskalna, nominał biletu, godzina, miejsce, czas jest drukowana, to samo z kartą miejską. Jeżeli chodzi o bilety papierowe, to również jest to druk ścisłego zarachowania. Bilety ulgowe, zwykłe, pełnopłatne również są rejestrowane sprzedaży. Każde skasowanie biletu to jest również zarejestrowanie przejazdu. I powiem tak, 60%, nawet ponad 60% przewozów to są przewozy ulgowe i bezpłatne. To są przewozy pasażerów, którzy
nie płacą w ogóle za bilet, ewentualnie płacą 30, mają ulgę 30, 50 lub 75%. Miasto, realizując ten swój obowiązek, obowiązek ustawowy organizowania transportu zbiorowego, jest zobowiązane utrzymać nawet te linie nierentowne, nawet tam, gdzie powiedzmy no linia numer 7, gdzie na ogrody działkowe jeżdżą przeważnie osoby korzystające z bezpłatnych przewozów albo z ulgą 75%, te autobusy muszą być, trzeba to zapewnić, ten przejazd. Ale niemniej jednak uważam, że pozbawienie komunikacji całkowicie przychodów będzie miało negatywny wpływ dla spółki. Ja mówię ze swojego doświadczenia, bo pamiętam, jak w latach 2004-2005 była podnoszona cena biletu, dawno bilet był wtedy, nie, cena biletu ze złoty 80 na 2 złote, potem na 2,20. Radni, stojąc przed takim dylematem, to pierwsze, co im się nasuwało na język, to szukać oszczędności w spółce. Było takie magiczne sformułowanie, szukać oszczędności w spółce. I potrafię sobie wyobrazić, co nastąpi w przypadku, bo te koszty będą rosły, paliwo teraz chwilę zahamowało, prawda, ale koszty będą utrzymania transportu zbiorowego będą rosły. Co się stanie, jeżeli kiedyś samorządowcy staną przed dylematem, prowadząc bezpłatną komunikację, staną przed dylematem zwiększenia tych dopłat, mając inne wydatki z budżetu, o których już wcześniej wspomniałem. Mhm. Czyli co, de facto rzecz biorąc, obietnica bez pokrycia pana zdaniem? Jest to pomysł rzucony, tak jak pan sam zauważył, pomysł rzucony, nieprzemyślany, bo zaproponowanie czegoś, że coś damy za darmo, a powiedzmy rozwiązanie tego kompleksowe, jak będą pokryte te wydatki poniesione na komunikację bezpłatną, jest taką, powiedzmy, no, pomysłem połowicznym. Mówienie, że ta komunikacja będzie bezpłatna i praktycznie mieszkańcy czy podatnicy nie odczują tego, nie odczują to w innych sferach życia. Uważam, że to jest tak jakby próba konstruowania perpetuum mobile. No ciekawe. I druga sprawa, bo generalnie od niej się zaczęło. Proszę Państwa, w ostatnim naszym programie rozmawialiśmy z Wioletą Dymecką na temat polityki śmieciowej miasta, zaplanowanych programów i budowy instalacji, które miałyby powstać, gdzie mielibyśmy wyłożyć większość pieniędzy, czyli tak zwane drugie dorzecze parcenty, bo mamy tam uczestniczyć z innymi gminami. Właśnie na ten temat rozmawiałem z panem prezydentem po to, aby przyszedł i wytłumaczył się, dlaczego tworzymy drugie dorzecze parcenty, panie prezydencie. Ja uważam, że nie tworzymy drugiego dorzecza parcenty. Ja rozumiem, że pani Wioletta Dymecka tutaj czerpie z swojego poprzedniego doświadczenia, kiedy pracowała, była prezesem wodociągów i praktycznie spółki, która w tym dorzeczu parcenty uczestniczyła. Jednak tutaj sytuacja nie jest analogiczna i nie jest tożsama i ja zaraz wytłumaczę dlaczego. Ja tutaj mam takie notatki sobie porobiłem z tego względu, żeby odnieść się w szczegółach do tego, co pani Wioletta mówiła. Otóż skąd się wzięła potrzeba zorganizowania tego przetargu? Pamiętamy, że około 2-3 lat temu zostało podpisane pomiędzy Kołobrzegiem a Koszalinem porozumienie w celu pozyskania dofinansowania na budowę spalarni śmieci w Koszalinie i modernizacji naszych instalacji RIPOK-ów w Korzyścienku i w Sianowie Koszalina w celu umożliwienia takiego przerobu odpadów, aby dostarczyć do tej przyszłej spalarni surowiec energetyczny, który będzie można spalać i uzyskiwać z tego energię. Jest możliwość pozyskania na to pieniędzy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Koszalin jako lider tego projektu taki wniosek przygotował. W związku z tym, żeby zabezpieczyć te odpady do tej przyszłej spalarni, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wypowiedział się, żeby zrobić wspólne przetargi i Koszalin, i Kołobrzeg dla gmin ościennych, będące w terenie działania zakładów, a więc to, co wyznacza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. W związku z tym od razu mówię, że nie wchodzą tutaj śmieci z innych gmin niż do tej pory wchodziły, za wyjątkiem Karlina, którego przedtem nie było, ale odpad Trzebiatów. Czyli globalnie ilość odpadów przerabianych przez zakład w Korzyścienku nie zmienia się. To jest sprawa zasadnicza. To, co różni nasz przetarg od dorzecza parcenty, to to, że w przypadku wodociągów jest to
związek międzygminny, który realizuje, wspólnie realizuje zadania własne określonej gminy. U nas zostało tylko i wyłącznie techniczne przeprowadzenie przetargu, natomiast umowy są zawierane pomiędzy zwycięzcą, czyli Miejskim Zakładem Zieleni, a każdą gminą oddzielnie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa to to, że cena dla wszystkich gmin jest jednakowa, ponieważ ona dotyczy tylko zagospodarowania, nie dotyczy transportu, dotyczy tylko zagospodarowania, czyli tego, co się dzieje ze śmieciami za bramą zakładu, i ona jest zależna od kodu odpadu, a nie od tego, dla której gminy oferta została złożona. To nie zależy od tego, z której gminy te śmieci przyjechały. Także tutaj nie można mówić o tożsamej sytuacji jak z dorzeczem Parsenty. Myśmy już, ten wniosek został złożony, umowy zostały podpisane, przetarg został rozstrzygnięty, będzie to wykonywał Miejski Zakład Zieleni, mógł jeszcze również PGK Koszalin z Sianowa, ale oni nie złożyli oferty, a więc wniosek został złożony wczoraj, z tego co wiem, przez Koszalin do Narodowego Funduszu. Miejmy nadzieję, że za chwilę będzie rozpatrzony i z tego będą pozyskane pieniądze na modernizację zakładu, zakup ładowarki, zakup sit do przeróbki tych śmieci. Pani Dymecka jeszcze zauważyła, że błędem jest osobne organizowanie przetargu na zagospodarowanie, a osobne na transport. Z tym, było coś z tym pozwolę się również nie zgodzić, ponieważ właśnie rozdzielenie tych dwóch przetargów jest w interesie klienta, czyli gminy, mieszkańca. Z tego względu, że tak jak jest, powiedzmy, ta konkurencja, jeżeli chodzi o zagospodarowanie, jest bardzo ograniczona do dwóch zakładów z naszego terenu, tak w przypadku transportu ta konkurencja nie jest tak ograniczona. To nie musi tych śmieci wozić Zieleń Miejska, może wozić jakaś firma prywatna do Korzyścienka. I tutaj jest konkurencja, która będzie rzutowała na zaniżenie tej ceny. Także jeżeli można by wysnuć przypuszczenie, że rozpisując przetarg na całość, można by uzyskać cenę gorszą i nie tak konkurencyjną jak przy osobnych przetargach. Z tego względu, że Zieleń, mając możliwość dania różnych cen za transport, mogłaby mieć niższą cenę na zagospodarowanie, natomiast nadrobić ten niedobór cenami za transport odpadów. Panie Prezydencie, jeszcze zmieniając temat, a wracając również do kwestii związanej z odpadami, ale o ich rozliczenie, no to mówi się również, że no zły jest system rozliczania odwody, proponuje się jego zmianę. Co pan na to? Jak pan to ocenia? A w ogóle to po pierwsze, a po drugie jeszcze chciałem również zapytać, jak tam segregacja śmieci? Mówi się również o tym i z tym się zgadzam, że nie ma wśród tych metod zaproponowanych przez ustawodawcę, nie ma metody idealnej i z tym się zgadzam. Natomiast będę podtrzymywał, że dla Kołobrzegu, miasta uzdrowiskowego, o takim skoku mieszkańców jednocześnie przebywających w mieście, jak już wcześniej wspomniałem przy okazji komunikacji miejskiej, jest to najlepsza metoda i najbardziej sprawiedliwa. Proponowana przez otoczenie pani Dymeckiej pomysł taki, aby obciążyć mieszkańców za wywóz odpadów od gospodarstwa domowego, uważam, jest społecznie niesprawiedliwy i chybiony. Z tego względu, że zrównuje się gospodarstwo zamieszkałe przez samotnego emeryta do gospodarstwa liczącego 4 czy 5 osób. I mówienie o tym, że jest to polityka prorodzinna, nie ma nic z tym wspólnego. Z tego względu, że jeżeli będzie rodzina 5-osobowa płaciła tyle, ile ma zapłacić, a za dużo będzie płacił emeryt, to gdzie tu mowa o polityce prorodzinnej? To jest wręcz negatywne dla tych osób, dla tych małych gospodarstw. Poza tym pamiętajmy o tym, że mamy gro nieruchomości zamieszkałych sezonowo. Nie będzie można zmusić, bo ustawa nie daje takich możliwości, żeby osoba, która przyjeżdża tylko na miesiąc, płaciła przez cały rok. Bo płaci się tylko za okres, kiedy te odpady są wytwarzane. A jak kwestia segregowania śmieci w Kołobrzegu? Jak to wygląda? Jest coraz lepiej, ale nie jest jeszcze idealnie. Najgorsza jest sytuacja na wspólnotach mieszkaniowych. Zresztą pan ze swojego doświadczenia wie. Dostałem to upomnienie. Tak, te śmieci wyrzucane śmieci proponowane przez... Tak, i te upomnienia się pojawiają. Już są pierwsze decyzje. Pierwsze decyzje zmieniające. Pojawiły się już takie. Uznaliśmy, że będą, powiedzmy, trzy ostrzeżenia.
czwarte to już będzie decyzja zmieniająca i niestety będą wspólnoty musiały te opłaty podnosić większe. I odwołują się od tej decyzji? Na razie jeszcze odwołań żadnych nie ma, także myślę, że będą musiały się z tym zgodzić, jeżeli nie zmienią swojego toku postępowania. Te śmieci produkowane przez wspólnoty są anonimowe, prawda? Nie wiadomo, kto wyrzuca. Nie ma problemu. O, spokojnie, my ustalaliśmy i można. Proszę bardzo, no bardzo nas to cieszy, że państwa wspólnota dba o to, żeby zmuszać. Nie było po prostu problemów, bo będą zarzuty, tak? No bo wydacie nam decyzję, tak, na wspólnocie, tak. I ewentualnie się od niej odwołamy, a ciężko się od niej odwołać, bo widzimy, co czasami ludzie robią, bo tak, żeby była sprawa jasna. Proszę państwa, to no widzimy, co się trafia, tak? No jasne jest, jak krowie na rowie napisane, co tam ma się gdzie znaleźć, tak? Bo są wszędzie plakietki, jak ktoś zapomni, a ja czasami zawsze zapomniam, a gdzie wrzucić to czy tamto? No to jest sprawa prosta, jasna, oczywista. Poszły informacje również, bo dostaliśmy informacje o wywózce śmieci wielkogabarytowych. Sam przygotowałem nawet dwie rzeczy do wywiezienia, więc wiem, że będzie wywiezione, chomikuję w piwnicy, wystawię i będę miał sprawę z głowy. Czyli można. Można. Tak? A więc mówi pan pierwsze decyzje. No to będzie ciekawy w takim razie. Tak, a jaka jest skala w takim razie? Nie ma problemu, jeżeli chodzi o nieruchomości w domy jednorodzinne. Tam mieszkańcy radzą sobie z tym doskonale, mają pojemniki, no i wiadomo, oni wiedzą, że jeżeli coś będzie nie tak, to od razu to będzie wychwycone. Skala jest dosyć duża, ponieważ mamy Kołobrzeską Spółdzielnie Mieszkaniowe, mamy dużo nieruchomości zarządzanych przez TBS, przez naszą własną spółkę i do niej też poszły decyzje, od nich zaczęliśmy. Także mam nadzieję, że to zmieni postępowanie mieszkańców, a również pozwoli tutaj zachować płynność przy obsłudze całego systemu. Pani Dymecka poruszała jeszcze temat taki, że nie wiem, skąd się to wzięło, takie przekonanie, że to, że nie objęliśmy całości miasta tym systemem, powoduje, że mieszkańcy pokrywają koszty wywozu śmieci z uzdrowiska, na przykład z hoteli. No, to jest, powiedzmy, moim zdaniem wręcz obraźliwe i krzywdzące w stosunku do właścicieli tych nieruchomości, bo to jest zarzucanie im tego, że śmieci od nich są zabierane, oni nie mają zawartych umów i nie płacą za wywóz tych śmieci. Nic bardziej mylnego, oni płacą na dotychczasowych zadaniach, a my skorzystaliśmy z możliwości, które daje ustawa. Na razie nie objęliśmy tych terenów systemem gospodarki odpadami, ponieważ wiemy, że na początku są problemy z funkcjonowaniem tego systemu, chcemy, żeby się wszyscy nauczyli, ale nieuchronnie przyjdzie taki dzień, że całość miasta będzie objęta tym systemem. Mówi się również o tym, moi interlokutorzy mówią, że dochodzi do, że jest możliwość zabierania na przykład przez jedną śmieciarkę właśnie z miasta śmieci, z uzdrowiska czy z terenów niezamieszkałych. Takiej możliwości też nie ma, ponieważ zażyczyliśmy sobie i spółka wypełniła ten wymóg. Zainstalowane zostały chipy na pojemnikach i po to były właśnie te chipy, bo chip jest przypisany do pojemnika i przypisuje konkretny pojemnik do konkretnej nieruchomości. Jak również został zainstalowany program komputerowy, który śledzi przebieg śmieciarek na planie miasta. Jest to system monitoringu odpadów komunalnych, tak zwany SMOG, i tam widać, jak dana śmieciarka jedzie, gdzie się zatrzymała. Czy te śmieci zostały zabrane z właściwej nieruchomości, czy nie. I z tego tytułu w początkowym okresie były nakładane również te kary na Miejski Zakład Zieleni Miejskiej. Wszyscy, tutaj niektórzy radni ubolewali, dlaczego karzemy spółkę miejską. No karzemy, bo zgodnie z umową narusza to ustawę. Dochodziło do przypadków zmieszania. No i teraz muszę powiedzieć ku mojemu zadowoleniu, że za miesiąc sierpień, czyli środek sezonu, kara, tam był jakiś przypadek nieprawidłowości, kara wyniosła dla spółki 100 zł. Czyli to jest rekordowo dobre działania tutaj spółki i miejmy nadzieję, że się utrzymają na tym dobrym poziomie. A kiedy przetarg? Przetarg, jeżeli chodzi o przetarg na transport, bo umowę mamy podpisaną do końca roku, przetarg jest przygotowywany, także będzie musiał być rozstrzygnięty przed końcem roku, a więc początek grudnia, rozstrzygnięcie przetargu na transport. My, mając na uwadze te półtoraroczne doświadczenia przy obsłudze tego systemu, modyfikujemy trochę wymagania co do oferenta.
ale nie będą to jakieś drastyczne, pozwolą władz z łatwością Miejski Zakład Zieleni będzie mógł im sprostać. Przypomnijmy, że ten najgorszy okres, który wprowadza najwięcej zamieszania, mamy już za sobą, czyli to zakup pojemników. Te pojemniki już wszędzie są oczipowane. Teraz po prostu tylko realizować to, co jest. Ja też miałem okazję spotykać się z przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Środowiska i wiele widziałem mankamentów, bo zgadzam się z tym, że można było zrobić jeden, odgórnie narzucić sposób segregacji, tak żeby on był w całym kraju jednakowy. Można było ten system wprowadzać, tak jak wprowadzano chociażby telewizję cyfrową, regionami w kraju, prawda? A nie tak, że wszyscy łącznie z miejscowościami uzdrowiskowymi, wczasowymi w środku lata. Także czekamy też na nowelizację ustawy. Ona ma w dużej mierze pomóc windykować te należności, ma przerzucić je na Urząd Skarbowy, tak jakby to pierwotnie planowało, co odciąży naszym zdaniem również samorząd. Komentował Andrzej Olifiruk, zastępca prezydenta miasta do spraw gospodarczych. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do widzenia, do usłyszenia.